Poza krzesełkami drewnianymi będzie Wam bardzo niewygodnie, ale w tym układzie wewnętrznym i tak dalej. Pierwszy może tytułem wstępu zainspirowała mnie Pani Dyrektor. Parę przemyśleń faktycznych od razu przyszło do głowy. To Wy jesteście olimpijczykami. Zgodzilibyście się z taką tezą? No dosyć ciężko, bo jednak nikt tego medalu nam nie zawiesi na dół. A tak naprawdę nakład pracy, który wykonujecie codziennie, jest podobny, a nawet często jakością większy niż ci zawodnicy, którzy, można powiedzieć, realizują instrukcje osoby trenera, ale oczywiście umotywowaną wewnętrznie, bo tylko ci najlepsi to osiągają. To Wy codziennie szukacie postępu w swoim warsztacie. To Wy codziennie może musicie z pewnych rzeczy rezygnować albo je budować, czyli kompetencja umiarkowania jest was wielka. I moglibyśmy sobie tak wymieniać te kompetencje, bo w każdym z nas jest masa piękna. To Wy jesteście olimpijczykami, to Wy jesteście wybitnymi ludźmi, którzy tu przyszli, którzy kształtują kolejne pokolenie Polaków. Druga inspiracja, Pani Dyrektor. Sytuacja w obecnej Polsce wygląda tak. Obiekty są. Boisko jedno wymienione, boisko drugie wymienione, wszystko jest. Programy są, programy, mówię o szkolnych, o tych dydaktycznych i tak dalej. Programy rozwoju są. Wszystko jest piękne. A najważniejsi są ludzie. I na tym trzeba się całkowicie skupić. To jest istota tego, jaka jest nasza rola, jako wychowawców, pedagogów i tak dalej. Sam byłem w sporcie, słuchajcie, całą młodzieżówkę zacząłem przygodę ze sportem, można powiedzieć, ze sportem w wieku 10 lat, cała ścieżka sportowa, do później zawodowa, do ekstraklasy, z powrotem w dół 9 lat z młodzieżą. I się okazało, że bardzo dużo w moim życiu musiało się zmienić. Jestem z tego zadowolony i dlatego chcę się tym dzielić. Kompetencje. W ogóle znajduje się ścisła korelacja między kompetencjami a sukcesem. No bo czego my oczekujemy w życiu? Sukcesu. I niestety tego na zewnątrz, związanego często z materializmem i tak dalej. Ale ludzie szczęśliwi nie zawsze muszą mieć coś na zewnątrz, żeby odczuwać samozadowolenie. Chcemy sportowy chce sukcesu sportowego. My często chcemy sukcesu pieniężnego. Tych sposobów do dojścia do sukcesu może być cała masa. Ale do tego jest potrzebny jakiś produkt. Tak trochę przedmiotowo, niech to brzmi, ale jakiś zbiór działań, które do tego doprowadzą. Profesor Tadeusz Kuciński, którego miałem szczęście spotkać na swojej drodze i tam zaczęła się ta przemiana, o jego przemianie też powiem. W latach 90. podejmował badania, a później zrobił z tego habilitację. Łączył test przymiotnikowy GAFA, 37 kompetencji ludzi z wynikiem sportowym, a tak naprawdę z wynikiem życiowym. I uwaga, wnioski były następujące. Aby zostać mistrzem świata czy olimpijczykiem, wyszło, że trzeba mieć 4 kompetencje. 4 główne. One decydowały, one były istotnie statystyczne do tego, żeby osiągać sukces. Pierwsza to była potrzeba zmian. Potrzeba zmian. Co więcej, Mateusz Grzesiak badał amerykański rynek. Okazało się, że potrzeba zmian jest pierwszą prognozowaną kompetencją sukcesu w 2030 roku. Czyli można powiedzieć, my dzisiaj mamy dzieciaki 5-9 lat. One za 10 lat będą miały 20, będą wchodziły w pełną dorosłość. I kto będzie miał potrzebę zmian? Kto będzie miał potrzebę zmian środowiska, zmian siebie i tak dalej, odniesie sukces. Drugą kompetencją według Grzesiaka, napiszę akurat z boku, jest sprzedaż. Ale nie sprzedaż tam dóbr i tak dalej. Sprzedaż swoich poglądów, sprzedaż swoich myśli, sprzedaż swoich wartości, moralności i tak dalej. Ludzie będą chcieli, jeżeli wszystko oczywiście pójdzie dobrze, będę planem natury. Ludzie będą chcieli być z tymi ludźmi, którzy są dobrzy. Dobrzy znowu w cudzysłowie. Zachód zatrudnia tych olimpijczyków, tych sportowców byłych, bo oni mają kapitał doświadczeń, kapitał kompetencji sportowych. To oni wcześniej wstają, pracę kończą do końca. Pokażę zresztą Wam pewien zbiór kompetencji, które samoistnie uczestnictwo sportowe. Zobaczcie, przerzucam sport. Jak mówiłem sport, to będę się gwiazd więcej. Uczestnictwo sportowe, wychowanie fizyczne, kultura fizyczna. One dają produkt, jakiego oczekujemy, czyli kompetencje. Produkt medalowy, nie o to chodzi. Przynajmniej na tym etapie.
albo przynajmniej dla, zaraz powiem, jakiego odsetka ludzi. Druga potrzeba, którą ci sportowcy musieli mieć, to wiązała się z działaniem w stronę prośba zwrócenia się o pomoc. Ci, którzy mają kompetencje prośba zwrócenia się o pomoc, będą mieli większe szanse na kolejny raz, powtórzę, sukces. Zobaczcie, jak nam ciężko dzisiaj jest poprosić kogoś o pomoc. Noszę krzesła, będę nosił sam, bo zrobię to lepiej. I znowu tak naprawdę środowisko jest zamknięte. Mam problemy finansowe? Codziennie wstaję, można powiedzieć, z jakąś obawą, z jakąś niepewnością, z jakąś lęką i tak dalej. A wokół nas, jeżeli się otworzy przestrzeń, to raz, że problemy się same rozwiążą, a dwa, że znajdą się ludzie, którzy nas wesprą. Tylko trzeba się otworzyć na prośbę zwrócenia się o pomoc. Trzecia potrzeba to potrzeba rozumienia siebie i innych. I to kluczowa rzecz w byciu pedagogiem, nauczycielem wychowawcą. Czy przychodzę na lekcję, przychodzę do dziecka ze swoim interesem? Czy przychodzę i myślę o tym, że trzeba program zrealizować? Czy przychodzę i zaczynam myśleć dzieckiem, myśleć jego wartościami i tak dalej? Przez tyle lat, dzięki temu programowi odkryłem zdanie, znowu zmiana mojej świadomości. Zawsze się mówi, na treningu musisz się zniżyć do poziomu dziecka. Wtedy lekcja jest dobra. Błąd. Na tej lekcji, którą prowadzisz, musisz się wznieść do poziomu dziecka. W jego wartościach i odczuciach. Kolejna rzecz, której nie namalowałem wcześniej, dotycząca tych boisk i obiektów. Na którym miejscu dzisiaj jest dziecko w szkole? Pierwsze to jest, można powiedzieć, kurator, czyli jego oczekiwania. Drugi dyrektor, czyli jego nakazy. Ja tak nie mówię o wszystkich dyrektorach i tak dalej, tylko gdzieś tam, można powiedzieć, w innej części miasta, z typu Polski, z czymś takim się spotkałem. Kolejna rzecz to jest podstawa programowa. Kolejna rzecz to są przepisy sanepidowskie. Kolejna rzecz to jest multum dokumentacji i wszystkiego. Kolejna rzecz to jest coś i co jest na końcu? Dziękuję, że się zgadzamy. Dziecko. No to co w tym wzorze ludzi i dzieci jest nie tak? No widzicie? I o tym będziemy rozmawiać. Trzeba wrócić do wartości. Przerzucić to wszystko. To są narzędzia do pełnienia tego wszystko. Znowu nic nie odkrywają nowego. Bo to samo jest w sporcie. Technika, kształtujemy w treningach technikę. Taktyka, motoryka, żywienie i dopiero to jest psychopedagogika. I 20%, jeżeli to jest wszystko 20%, to te 20% wedle zasady Pareto stawia 80% sukcesu. Ile razy w sporcie ten słaby wygrywa? Nagle, dam przykład z piłki nożnej. Arka Gdynia, ostatnie miejsce w lidze i wygrywa Puchar Polski. No co, w tydzień się poprawili? W tydzień grają w ekipie taktyka i tak dalej? Wcześniej Leicester, drużyna z Anglii. Śmieli się, że barmani i w ogóle trawy koszą. I skosili mistrzostwo Anglii. No ale układem psychopedagogicznym. Czwarta potrzeba. Bardzo dotykająca naszej codzienności. Obrona swojej autonomii. W skrócie, te wszystkie niegrzeczne dzieci to wyjątkowe diamenty. Te wszystkie niegrzeczne dzieci to jest największe perły systemu. Nieustępliwe, niezależne, samodzielnie podejmujące decyzje, myślące inni niż system i tak dalej. To są odkrywcy. A jeszcze ja sobie mówię. Poza tym, że oczywiście ledwo szkołę zdam i tak dalej, o sobie mówię, ja nie jestem wybitnie inteligentny, tylko mam ogromny pokład ciekawości poznawczej, którą trzeba kształtować w wieku 5-9 lat. Macie kolejną rzecz. Zresztą my sami często mamy w sobie ogromne pokłady obrony swojej autonomii. No mówi się, że na nauczyciele narzekają. Ja mówię, nie. Bronią swojej wartości. Swojego potrzeby rozwoju innych. Tylko przed czym się bronią? Przed systemem. Idę dalej. Mam nadzieję, że nie za mocno. Na początek. Idę dalej. Rozwój biologiczny człowieka.
Każdy wie, że zaczyna się 9 miesięcy w brzuszku, później jest okres 0-3 lata, tutaj w pierwszym tym to jest główka większa od ciała i tak dalej, już nie będę przedłużał, tutaj jakiś rozwój płciowy, 13 lat, jakieś dojrzewanie, no i mamy 25 lat, 20 całkowicie ukształtowanego człowieka. Wszyscy to znamy, bo mieliśmy biologię i tak dalej, później jakieś uzupełniające rzeczy. Poza tym wszyscy to widzimy na co dzień, prawda? Wystarczy obserwować czy siebie wcześniej, czy dzisiaj jakieś nasze młodsze uczestniki. Trenerzy są świetnie wykwalifikowani w układzie rozwoju motoryczności. Oczywiście ta wiedza, którą teraz pokażę, jest z lat 70., bo od 50 lat w moim odczuciu programy się wiele nie zmieniły. Ale istotą jest to innego. Mamy tą samą linię życia, no i wiemy na przykład, że gibkość kształtuje w wieku do 7 lat. Czy mnie dzisiaj można nauczyć szpagatu? Można, olbrzymim nakładem sił, czasu, wysiłku, trudu. Ale postawicie koło mnie 7-latka, ile razy szybciej on się nauczy szpagatu? Naście razy szybciej. Po prostu jest okres krytyczny, w którym jeżeli da się odpowiedni bodziec, no to efekt będzie doskonały. Po prostu zadziała. Czy można dziecko nauczyć skoczności? Tego znowu małego chłopca czy dziewczynki. No już nie można. Oczywiście, można nauczyć jakby układu łańcuchu ruchu, lądowania i tak dalej, można. Ale on nie osiągnie swojego, można powiedzieć, kulminacji z wyskoku. Dlaczego? Bo układ skoczności jest przewidziany na okres 14-17 lat. Piłkarze nożni mają ogromny problem z tym, że oni nie wiedzą o tym okresie, znaczy może wiedzą, ale jakby pomijają w procesie i później się zastanawiają, dlaczego hiszpański piłkarz skacze wysoko, a mój 20 cm. Takie są, słuchajcie, wyniki z platformy, że to się w głowie nie mieści, że po prostu chłop nie skacze. No. Dlaczego? Bo nie został nadany odpowiedni bodziec. Oczywiście tych bodźców jest więcej. Siła, szybkość, wytrzymałość i wszędzie tak naprawdę trzeba trafić w co? W naturę człowieka. No ale teraz, co najistotniejsze. 25 lat. Kiedy dziecko uczy się zaufania do siebie? Kiedy dziecko uczy się sprawiedliwości? Kiedy dziecko jest najbardziej ciekawe świata? Kiedy dziecko pokonuje swoje lęki i obawy? Kiedy dziecko kształtuje empatię, rozumienie innych? Kiedy dziecko broni swoje autonomię? Kiedy dziecko i tak dalej? Jeżeli się nie przepracuje tych okresów odpowiednio dobrze, to tu człowiek nam wyrośnie niekompletny. Profesor Żywosłów, analfabeta emocjonalny. Czyli ktoś, kto mógłby i umiał i stracił to. Młody dwulatka. Jest takie coś? No jest. No. 100 razy widziałem w różnych programach. I co się robi z młodym dwulatka? Tłumi się. A bunt dwulatka to jest pierwszy okres zaufania do siebie. W momencie, kiedy dziecko podejmuje inne działania niż te klasyczne. Te, w których wchodzi na łóżko nie z przodu, tylko pakuje się od tyłu na nie. Tylko on uczy się zaufania do siebie. Zaufania do siebie, które jako 25-20-latek pozwoli mu podjąć inną pracę, wyjechać za granicę. Gdybym dzisiaj was zaproponował komuś z was. Słuchajcie, jedziesz ze mną, rezygnujesz z pracy w szkole, jedziemy do Urugwaju. Tam będziemy szkolić obojętnie, będziemy budować system. Ale by się pojawiło planów, ale ograniczeń. Czemu? A może nie dam rady, lęków, niepokojów, masa tych wszystkich rzeczy. No i teraz 5-9 lat. Okres, który obejmuje program. Jeżeli tam nie przepracujemy tych kompetencji, teraz musisz się wykazać się klucz. Jeżeli tam nie wykorzystamy tych kompetencji, to nie będziemy ich mieli w dorosłym życiu. Czyli będziemy przyjmować życie takie, jakie jest i nie będziemy sobie umieli z tym radzić. Później depresja i tak dalej. Tego jestem ciekawy. Ciekawość poznawcza. Bardzo. Tu karteczki macie, nie? Kto zajrzał do środka? Do środka? Tak. Powiem wam, to jest moje 8 szkolenie. 100 zł jest w jednej kartce.
Szczęśliwego znalazcę proszę o zwrot. No zobaczcie, takie zwykłe coś. A dziecko w tym wieku stoi koło mnie Krzysiu jak Franek. Wujek, co robisz? Wujek, a mogę ci pomóc? Wujek, a jak to się robi? A wujek, a i cały czas ciekawość poznawcza. No i teraz pytanie, na ile my w naszej lekcji to uruchamiamy? I o tym będziemy mówić. Teraz, jak myślicie, kiedy to się wymyśliło, że tak powiem? Skąd ja od was, skąd do was przyjeżdżam z tym? No bo sam nie jestem taki mądry, żeby zająć się. Gdzie, skąd to się wzięło? No to wam powiem. 1890 do 1910. W tym przedziale. No, badacze dokładnie wiedzieli, co zrobić z człowiekiem, jak przejść przez cały jego proces, żeby stał się jednostką wybitną. To są podstawy podmiotowości. Wygocki. Inny wybitny człowiek? Dostojewski. Będę o nim mówił. Trzeci z nich? Geniusz Wschodu? Maslow, który miał nie tylko geniuszem, to jeszcze wyjechał do Stanów Zjednoczonych, czyli miał dostęp do technologii. No to zróbmy tego Maslowa teraz na chwilę. Podstawa piramidy. Konsumpcja, fizjologia i tak dalej. Czyli musimy mieć gdzie mieszkać, gdzie spać, w co się ubrać, co zjeść, żeby to wszystko zafunkcjonowało. To jest nam potrzebne, żeby wejść na wyższy poziom. Żeby zacząć kształtować się mocno. Troszkę wyżej jest bezpieczeństwo. Chcemy żyć w kraju, w którym nie ma wojny. Chcemy być zdrowi. Myślimy o innych i tak dalej. I tu uwaga, to jest ostatni moment, w którym rodzic ma wpływ na swoje dziecko. Mama 90-letnia będzie kochała tak samo swojego syna, który ma 60 lat. Jak się to przejawia? Idziesz do babci, co babcia pierwsza powie? No pewnie, czy jesteś głodny. Jeszcze daj 10 zł na wieście. Czy wszystko u ciebie dobrze? Bo ona będzie bezwzględnie zawsze o to się troszczyła. No ale natura nas pcha wyżej. Natura nas pcha do tego, żeby przynależeć. My jesteśmy stadni. My sobie musimy znaleźć grupę. Błędem często rodziców jest to, że wchodzą z układem bezpieczeństwa i budują, znaczy to jest dobrze, błędem jest, że budują przynależność razem na swoim dziecku. Czyli matka, można powiedzieć, może nie tylko matka, ale jako przykład, zawłaszcza świat wokół dziecka. Zaczyna go kreować, prowadzić na swój wzór i podobieństwo. Zaczynają się kolegować, zacierają się więzi, wartości i tak dalej. Co powinien w takim razie zrobić rodzic? Rodzic powinien stworzyć środowisko rozwijania kultury. Kultura to jest na przykład kultura fizyczna, harcerze, sztuka, muzyka i tak dalej. Coś, co dziecko będzie kształtowało się w odczuciach i przeżyciach, które za chwilę wyjaśnię. Jeżeli rodzic tego nie zrobi, dziecko sobie samo znajdzie przynależność. W grupie nieformalnej, sekta, gang, ciemna strona internetu. Dzisiaj w aktywności sportowej bez aktywności sportowej pozaszkolnej jest 80% dzieci. 15% dzieci dzisiaj jest. Pani dyrektor, kolejna inspiracja powiedziała, dlaczego dzieci, znaczy nie było pytania. Że dzisiaj ciężko o dzieci. Tym bardziej my ludzie musimy większą wartość wykazać, żeby motywować i tak dalej. O tym też się dowiemy, jak motywować. Dlaczego dzieci są dzisiaj w komórce? Dlaczego dzieci dzisiaj są w komórce, tablecie, telewizorze? Przecież od 20 lat są, od 30 lat są już w Polsce dostępne te rzeczy. 95 rok już wiele ludzi miało komputer. Pierwsza rzecz. Dziecko w komórce wszystko robi samo. Ma sam na siebie plan, ma sam wybór. Wszystko, tam się rodzic nie wpiernicza, czy nauczyciel i nie mówi ci w prawo i w lewo. I on rezygnuje z tego, bo coś buduje. Przecież Ameryka, cudowna rzecz,
Minecraft, na który pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, nie możemy patrzeć. Ale żadnego dziecka nie oderwiesz, bo on robi tam samo. Bo samo jest trochę wyżej. Samo jest tu. Zaraz wam pokażę. Wracam do piramidy. Przynależność. Żeby tam na tej ścieżce dalej dojść, jest uznanie. O ile uznanie w tych harcerzach czy w grupie sportowej jest bardzo łatwo zrobić. To znaczy, ja nazbieram w harcerzach patyków, ktoś rozpali ognisko, ktoś będzie przy tym śpiewał, ktoś pokroi kiełbaski. Wszyscy mają małe zadanie, które może poczuć nas wielkim. Często ci, co mają mnóstwo pieniędzy, oni są nieszczęśliwi. W zasadzie statystycznie większość z nich nie wie, co ze sobą zrobić. Bo szczęście jest też kolejne badania naukowca węgierskiego, że szczęście jest w nas i ściśle jest związane, że poziom szczęścia jest związany z nakładem włożonej w to pracy. Znowu to będę musiał przyjąć do gier, za chwilę pokażę. Czyli uznanie tutaj, to, że złapię piłkę, to, że podniosę, to, że wstanę po przewróceniu się, to, że rzucę piłkę do kosza, że pobiegnę jakiś dystans, to wszystko buduje poczucie i przeżycia i mogę być siebie zadowolony. Ale żeby zrobić uznanie w grupie nieformalnej, sekcie i tak dalej, do czego muszę się zmusić, poświęcić i tak dalej? Ja już mam dość tych reklam stop hate. Bo wszyscy zrobią siedmiu aktorów, zatrudnią, pokażą ze stop hate, powiedzą plakat, fajnie wszystko, tylko że to się robi językiem ćwiczeń, działania, a nie słowami. To tak jak nauczyciel słowami niewiele osiągnął. Za chwilę pokażę piramidę kolejną. I teraz, jeżeli ten proces jest dobrze przeprowadzony, następuje samorealizacja, samostanowienie, samodoskonalenie, samopochwała. Wszystko dziecko musi zrobić samo, żeby się rozwinęło. Kary, nagrody są zewnętrzne i one nie będą miały efektu. Samo w komórce trzyma za grę. Kolejna rzecz, którą się robi, to jest odczucie postępu w grze. Gry mają dzisiaj taki algorytm, że w ciągu godziny złapie 10 poziomów do przodu. A żeby nauczyć się pisać, potrzebuje 3 lat. No to co jest łatwiejszą drogą? Siedzieć tam i korzystać. A po co to jest? Żeby tu nas, nie w środku, budowało. I trzecia rzecz, która jest, to was zaskoczy całkowicie. Dziecko gra na komórce po to, znaczy no nie po to, bo najpierw gra po te dwie rzeczy, ale kontynuuje grę dlatego, że przegrywa, a nie wygrywa. Algorytm w grach jest zrobiony tak, że specjalnie po jakimś czasie cię przytrzyma, że nie możesz przejść. Co to daje? Nie mogę przejść tam gry jakichś diamentów, odkładam komórkę. Gdzie jestem myślami? No tak, ale gra leży tam. Po to cię trzyma w przegranych, żeby myśleć, kiedy wrócę. Po tygodniu wracasz, przechodzisz za pierwszym razem. Dlatego, że zwiększyłeś umiejętności. Nie. Dlatego, że gra już ci na to pozwala, bo już uzależniłeś się od tego, zbudowałeś nawyk. Dzieci motywują się z porażki. Porażka, w ogóle porażka jest źle oceniana. Mam świetny materiał z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który mi dali bezpośrednio od Włochów, program rozwoju talentów. Jest wyraźnie napisane. Dziecko postrzega swoją niepewność jako chęć uczenia się. Zmieniam jedno zdanie. Dziecko postrzega swoją porażkę jako chęć uczenia się. Dorosły sportowiec postrzega swoją niepewność jako poczucie wstydu i unika jej ujawnienia. Dlatego mamy problem komunikacyjny z dziećmi. Bo po prostu inaczej myślimy. Ta granica jest między 15 lat, gdzie do 15 roku życia jest nastawione dziecko na zdobywanie umiejętności. Od 15 roku rezultat jest potrzebny. Czyli przekucie umiejętności na rezultat. To w skrócie, bo materiał ma tam 20 parę stron. Najistotniejsze. Czyli tu wychodzenie z porażek jest trzecią sprawą w tym wszystkim. Dalej te kompetencje. Może odczucia. Może odczucia. Co jest? Zobacz. Wszystko, co nas spotyka, wiąże się z odczuciami. Jesteście tu na kursie. Na kursie, na szkole, na wymianie doświadczeń. Właśnie. Tu nie ma żadnego kursu. Tu jest wymiana doświadczeń. Macie jakieś odczucie. Dobry wykład, zły wykład i tak dalej, i tak dalej. Macie coś swojego. Codziennie nasza rzeczywistość jest nasza.
Nie, jeszcze właśnie trzeba się poprowadzić. Jak często dziecko chodzi do kultury? Czyli kino, teatr, sztuka, wystawa, coś co daje odczucia. Uśrednijmy coś. Ze szkołą ile razy robi? Dwa razy, przyjmijmy, że dwa. Z rodzicami ile? No też dwa, żeby nam długo nie liczyć. Cztery razy. Po co dziecko chodzi do kultury? Żeby się nauczyć na też rynków, żeby zobaczyć. Dydaktyka jest doskonała. Takie są oczekiwania nasze osoby dorosłej. Żeby dać mu pewne wartości, nauczyć i tak dalej. I to zgadza się. Może trochę łatwiej. A po co my idziemy do kultury? Bo lubimy, no. A lubimy to, co jest przyjemne, nie? Czyli idziemy po przyjemność, po odczucia. Dobra. Wyobraźcie sobie sytuację. Dziecko idzie do muzeum. Widzi rycerzy, widzi konie, widzi zbroje, widzi bitwę i tak dalej, i tak dalej. Wizyta w kinie trwa 2 godziny. 2 godziny. Nabrało pełno odczuć. Wraca do domu, wchodzi w układ przeżyć. Co robi dziecko, jak wróci z tego muzeum? Opowiada rodzicom. Przypomina sobie jeszcze fakty. Dzieci często, słuchajcie, mój krześlan jest na plaży, pytam go, jak ci się podobało. Nie mówi mi nic. Po tygodniu mówi, ty wujek, a widziałeś tego kota na tej plaży? Chłopie, jakiego kota w ogóle? Gdzie tam? Pytam się Janek, brata. Kot jakiś tam był, mówi, no był. Dzieciak po tygodniu przeżyć wrócił do tematu tego kota. Przyśniło mu się, opowiada mamie, zbudował zamek, wyciągnął rolę i tak dalej, i tak dalej. Te jego przeżycia były najistotniejsze. I naraz w pewnym momencie dzieciak staje przed mamą i tatą mówi, mamo, tato, chcę być rycerzem. Chcę być strażakiem, chcę być sportowcem, chcę być naukowcem, chcę być pielęgniarką i tak dalej. Dlaczego? Bo łańcuch przeżyć zatoczył swój krąg. Dziecko jest po raz drugi na wyższym poziomie samego siebie. To jest jeden problem. My. Bo my nie chcemy poczekać na te przeżycia, tylko pakujemy się w to miejsce. Dziecko ma odczucie, a my mu mówimy, co ma myśleć. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Co ma czuć i tak dalej. I ucina się łańcuch przeżyć, dziecko nie robi postępu i zawsze tylko zbiera odczucia. A później już nie czuję. Dzisiaj dziecko jest bez refleksji do siebie ciągle. To jest sytuacja, w której wychowywaliśmy się my, nasi rodzice i dziadkowie. Tak jak pokazałem, Rosjanie wiedzieli na przełomie wieku, jak zbudować podstawy podmiotowości człowieka, jak stworzyć jednostkę wybitną. Zwłaszcza my Polacy jesteśmy wybitni. Wysoka inteligencja emocjonalna, pomagamy w potrzebie innych, bezwzględnie. Nas nie trzeba namawiać, żeby bezdomnemu pomóc na ulicy. Nie trzeba, robimy to z natury. Nas nie trzeba, żeby jednoczyć. My jesteśmy, ten naturalny opór mamy do sytuacji, czyli się nie zgadzamy, chcemy coś więcej. To są wszystkie wartości. I co zrobili? Wstawili nam pedagogikę socjalistyczną do szkół. Czyli pedagogikę oceny, opinii, strachu i ocen. Ile razy słyszeliście w szkole taką sytuację? Dlaczego ty nie możesz być taka jak ona? Już masz porównywanie. Na przykład. Dam wam przykład z urzędu komunikacji. Kolejka w urzędzie komunikacji na godzinę. Siadam z numerkiem jeszcze w tych dobrych czasach. Siedzę na godzinę, patrzę, wszyscy szarzy ludzie, smutni, niezadowoleni, czekają z bilecikiem, może w telefonie i tak dalej. I naraz jeden diament. 6-letni Piotruś. On tak, pod stołem, nad stołem, puka przez okienko do dziewczyn, macha i dziewczyny mu odmachują. Dalej jakieś kredki rozsypał, coś, buduje z nich zamek. Mówię, jaki fantastyczny dzieciak. No, perła, mówię, i co później z nimi robimy? I naraz tak się lekko uśmiechnąłem, mówię, no, świetnie. Matka to zobaczyła. Patrzy na mnie, patrzy na dzieciaka. Piotrek, siadaj tu, bo pan cię zabierze. I młody siedział do końca pół godziny tak.
Czyli matka zabiła całą kreację jednym ruchem, jednym zdaniem. Ile razy my straszyliśmy? Czarna wołga, czarnica. Pasuje wam to, no bo żeśmy to dorastali. W moim domu jeszcze gorsze rzeczy się działy. Jak tu chcemy samopochwałę, żeby dziecko przyszło do ciebie i powiedziało, zaraz będzie o komunikacji. Jestem zadowolony? Jestem szczęśliwy? No to mój zdolny brat, jako tam 8-letni chłopiec przychodzi, mówi, ale zrobiłem, ale się nauczyłem, ale i tam opowiada. A wszystkie wujki, no, samochwała w kącie stała. Już ucinało. I chłopiec malał zamiast rozrastać. Badań na ten temat mógłbym przytoczyć masę, ale chodzi o to, żeby tu o praktyce też było. Dalej, kapitał fizjologiczny, jaki wybudujemy do 25 roku życia w układzie sportu, mówię specjalnie, czyli aktywności ruchowej bez względu na sport, pozwala zaoszczędzić 10 tysięcy dolarów rocznie na obywatela. O tyle by się zwiększył budżet państwa, gdyby regularna aktywność fizyczna była do tego okresu 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Ale oczywiście w odpowiednim programie. I to jest tylko wartość dla Ministerstwa Zdrowia. Tam jest tylko ta oszczędność. Czy rodziny by zyskały na kompetencjach? Zyskałyby. No, bo wspólnie realizowana pasja i tak dalej. To właśnie. Najważniejsze, jeszcze jedna rzecz. Od czego trzeba uciec? Macie 4 olimpijczyków. Wydarzyło, można powiedzieć, że proces edukacji tu w budynku przez 25 lat istnienia szkoły generalizuje, to ile było dzieci? 50 tysięcy dzieci? Nie wiem, tak, żeby może nie ta szkoła, to inna. Wiecie, jaka szansa jest, żebyście mieli Lewandowskiego tu? Oczywiście, odpowiednie środowisko przyspieszy ten proces, odpowiednie programy i ludzie przyspieszą. Taka jest szansa na Lewandowskiego. To ja się pytam, co z pozostałymi dziećmi? Co z wami kiedyś było? Dlatego mówię, że wy jesteście olimpijczykami. I jesteście nawet lepsi od Roberta. W pewnych obszarach, w pewnych on, w pewnych wy. Krótko o profesorze jeszcze może. Znaczy nawet nie może, tylko na pewno. Tak jak mówiłem o sobie i historia dotycząca mojej pracy, wszyscy mówili, Tomek, fajny chłopak jesteś, będziesz trenerem, będziesz nauczycielem, załatwili robotę, albo skończyłem grać, no to poprowadzisz klasę sportową i tak dalej. Poznałem szczęśliwie profesora. Wszyscy mnie uwielbiali, słuchajcie. Wszyscy mnie zapraszali na imieniny i urodziny. A to rozrywkowe, a to trochę gaduła, a to trochę coś tam wie. I takie to były relacje. Wszystkie ćwiczenia z koszykówki znałem przecież, bo tylu trenerów miałem ze szczebla zawodowego, że też. No i poznałem profesora i zaczęło się zupełnie inne myślenie. Zaczęło się zrozumienie roli coacha. To już tak ogólnie. W efekcie po roku, przez rok zacząłem pracować inaczej. Nikt nie zauważył różnicy, dalej mnie zapraszali na imieniny. Po roku wyśmiewali wszystko, co robię. Że to nie tak, że ostatnie 50 lat trzeba robić tak, jak ostatnie 50 lat. Ja zacząłem inaczej. W kolejnym roku ze mną walczyli. Wyrzucili mnie z klubu i tak dalej, i tak dalej. W czwartym roku zaczęli się interesować. Zaczęli widzieć różnicę. Taka jest ścieżka zmiany. Adaptacji i tak dalej. I to jest natura. Starożytni Grecy to wiedzieli, filozofowie. A trzeba to wytrzymać. Dzisiaj się zmienił. O profesorze. Profesor pracował 30 lat na poziomie zawodowym. Głównie z kobietami. Wyobrażacie sobie? Ile tam emocji? O emocjach później chwilę potraktuję. Nie skończono na przykładzie. Nauczyły go wszystkiego. Reagowania w sytuacjach szczęścia, reagowania w sytuacjach gniewu, reagowania w sytuacjach wstydu, pogardy, reagowania w sytuacjach gniewu, złości, reagowania w sytuacjach strachu, lęku. Nauczyły go natury ludzkiej, natury człowieka. Szczęśliwie profesor zmarł, ale zabrzmiało. Profesor
Szczęśliwy zostawił po sobie wiedzę ludzi i kontynuatorów tego procesu. Zachęcam do wygooglowania czy do sprawdzenia na YouTube wykładów profesora dla wielu organizacji i instytucji w kraju, więc korzyści ogromne niesie wiele. Fundamentem tego, co profesor ze sobą zostawił, to były zasady komunikacji. My nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Praktycznie jest tak. Osoba A, osoba B jest tak. Powiedziałem i nic mnie dalej nie interesuje. Powiedziałem i nic mnie dalej nie interesuje. A najczęściej pojawia się jeszcze ocena, opinia, porównanie, dlaczego ktoś tego nie zrobił. Profesor mówił na to ZOO, że po prostu dwie strony szczekają i nikt nikogo nie słyszy. A jeżeli się nauczymy komunikować, to później w małżeństwie będziemy mieli problem. Z osobą, którą na początku kochamy, a co później dalej z tą miłością. Co trzeba dbać, rozwijać, rozumieć się i tak dalej. Myśleć drugą osobą. Więc drugi poziom komunikacji to jest, kiedy przekazujemy informację zwrotną. Wiecie, kiedy się kształtuje umiejętność, oczywiście informacja zwrotna pozytywna jest, nie? Lubimy. Dałem zadanie, punkt B, no udało mi się. No, świetnie, no zrobiłem i z zapasem i w ogóle bomba. Ale kto potrafi przekazywać informację zwrotną negatywną? Czujecie tą powagę? Do drugiej klasy podstawówki się to robi. Pamiętam swoją historię, pani mnie wysłała po radio, bo byłem najszybszy w klasie. Leć do klasy, tam 27 po radio. Przybiegam z radiem. Pani następnego dnia mówi, Tomek, chodź na chwilę. Słuchaj, co z tym radiem jest nie tak? Nic, wszystko w porządku. Zacząłem myśleć, jak oszukać, jak się nie przyznać i tak dalej. Oczywiście się przewróciłem z radiem. I nie potrafimy. I profesor mówi, Tomek, dlaczego ty mi tylko mówisz, jak jest dobrze? Już jako ten 30-latek. Dlaczego ty mi nie możesz powiedzieć, jak coś się spieprzyło? Powiem pod zamiarstwem. No bo się bałem poprosić o pomoc. Przecież profesor mówi, ja chcę wiedzieć po to, żeby ci pomóc. Kolejny poziom to jest, kiedy zanim coś powiem, pomyślę, co druga osoba czuje, w jakim jest stanie niepokoju, lęku, czy jest gotowa na przyjęcie informacji, czyli cały poziom inteligencji emocjonalnej. Zanim się odezwę, mam pomyśleć drugą osobą. Kolejna sytuacja. Ocena punktu widzenia drugiego człowieka, czyli już idzie informacja i ja się z nim akceptuję, jego rację, akceptacja racji, zrozumienie potrzeb i ocena jego punktu widzenia. Dlaczego on tak myśli? Wiecie, ile to jest wysiłku? No to teraz ja się zapytam. Aha, jeszcze dalej. Jak już to wszystko zafunkcjonuje, zaczyna się komunikacja przyjaźni i miłości. To pytanie podstawowe. Kto z was kiedykolwiek w swojej karierze nauczycielskiej przeprowadził lekcję? Budowanie związków przyjaźni. Albo metodyka związków przyjaźni z użyciem piłek do siatkówki. Nikt. Zawsze motoryka, zawsze technika, zawsze podstawa programowa. Czy mi dzisiaj są potrzebne silne ramiona? Mam 36 lat. Czy mi są potrzebne dzisiaj silne ramiona? No tak, jak żona poprosi, żeby zakupy jej nosić. No to wtedy się przydaje. Macie lekcji, temat lekcji. Kształtowanie siły mięśni ramion na drabinkach gimnastycznych. Dla 10-latków. No nie. Kształtowanie pokonywania lęków, niepewności, odczucia postępu na drabinkach gimnastycznych. Tak trzeba zbudować środek treningowy. Bo nieważne, czy środek treningowy, czy lekcje, bo ty mu coś dajesz niby, ale nieistotne. Zastanów się, co on odczuwa na tej drabince. Co on odczuwa przez przeskoczenie przez kozła. Jakie ryzyko jest, że dziecko leży, a drugie musi przez nie przeskoczyć. Dwie kompetencje natychmiast występują się. Tamten zaufanie do ludzi, a ten troska o ludzi. A my myślimy, że robimy skoszność. No dobra, ale wracamy do komunikacji. Dziecko, nauczyciel. Co się dzieje, kiedy nauczyciel przychodzi do dziecka? Jak czujecie? Dobra, inaczej. Co się dzieje, jak dostajecie pismo z sądu?
Co się pojawia? Strach. To widzicie, jak was poprowadzi o to. Niepewność, lęk i tak dalej. Co będzie, sytuacja, planowanie, wszystko. Co się pojawia, tak? A co się pojawia, jak dyrektor do was przychodzi? Co on znowu chce? Wizytacja nad godziny, w sensie utnie mi etat, wszystko. Dołoży mi roboty. No to proszę, to kolejna rzecz to samo. Myślicie, że przyjdzie jakieś inaczej? Kiedy, ale no może być inaczej, ale poczekajcie. Kiedy nauczyciel przychodzi do dziecka, dziecko słucha go w 30%. Odwracamy sytuację. Kiedy my przychodzimy do sądu, czy tam do urzędu, ale my mi to sobie trzymamy wszystko, żeby załatwić sprawę i tak, a jeszcze pisemku, dobrze, gdzie jeszcze podpisik i tu. Wszystko, słuchamy jak złoto. Jak my idziemy do dyrektora, no piłki nowe by się przydały, a może to, może na godzinę, a urlopik bym wzięła. Czyli zaczynamy słuchać. I to samo dziecko przychodzi do nauczyciela i słucha w 70%, nawet 80%. To nie musi być 100%, więc tak istotnie słucha, bo przychodzi ze swoim interesem. Załatwić swoje rzeczy. Profesor zawsze mówi, najlepszy nauczyciel to ten, który, do którego dzieci same przychodzą. Ale do tego trzeba zbudować pozytywne intencje. O tym zaraz będzie. Jak zbudować pozytywne intencje? Co robi nauczyciel, kiedy już jest korzystna sytuacja, że dziecko przychodzi do nauczyciela? Co nauczyciel najczęściej robi? No pan dyrektor powiedział. A ja myślę, że nauczyciela. Uczy, nie? Mówi. W prawo, w lewo, prosto, podnieś się. Obojętnie, zrób to tak i tak dalej. Przecież rodzice to samo robią. Tego nie wolno, to wolno i tak dalej. W efekcie dziecko działa wedle planu innych, niż realizuje oczekiwania innych niż własne. Jeżeli mu nie wyjdzie, to kogo obwini? No tak. Czyli znowu się nie rozwinie, bo sytuacja jest na zewnątrz. Co więcej, nauczyciel stawia sufit własnych przekonań, ocen, poglądów, opinii, uśmiechów, emocji, nastrojów, niepokojów, wszystkiego. Po pierwszych 3 latach mojej pracy w szkole, moja grupa, którą wziąłem, 16 chłopaków, była klonami Tomka. Wszyscy się śmiali z tego samego, wszyscy się bali tego samego, wszyscy mieli te same hobby. Po prostu, słuchajcie, to zły dotyk. Rodzice dali mi swoje dzieci, po 3 latach dostali Tomków. Później się zaczęła zmiana. Zacząłem pracować wedle tej myśli, często mówicie nowoczesna i tak dalej. Nie żadna nowoczesna czy innowacyjna. Natura. I nasza rola. Rozwoju drugiej osoby. Wszystkie dzieci po kolejnych 3 latach, ale tu były medale, o, jak robili po mojemu, były medale, no bo ja to taktycznie wszystko przygotowałem, szybko na skróty ponauczałem i było. I znowu klepali po plecach i dawaj na imieniu. A druga grupa już nie, już działałem inaczej. W efekcie medali było mniej, ale każdy dzieciak został sobą wzbogacony o kompetencje i program sportowy. No to jak działać? Przychodzi do mnie dziecko, co mam zrobić? Mam odesłać go do samodzielnego rozwiązania problemu. Pytaniami, co myślisz, zrób jak uważasz, jak to robisz i tak dalej. Dam wam 2 przykłady praktyczne, żeby to sobie obrazić. Przychodzi do mnie 8-letni Krzysiu na obozie sportowym. Przychodzi i mówi tak, trenerze, gdzie jest stołówka? No to ja mu odpowiadam, słuchaj, stołówka jest tymi schodami, pójdziesz wzdłuż korytarza, tylko tam uważaj po drodze, bo mogą być otwarte drzwi. Jeszcze jedna rzecz tam może się wydarzyć. Jak będziesz pan woźny, to lepiej go nie zagaduj i tak dalej. Słuchajcie, odpowiadam na pytanie, gdzie jest stołówka, nie? Dalej, zejdziesz do piwnicy piętrami, tam jest taka spirala i tak dalej, kolejne schody i tak dalej. Słucha mnie? Nie. Czyli w ogóle przekaz w ogóle do krzaru, że tu no nic nie poszło. Druga rzecz, rok później przychodzi do mnie Krzysiu, o co zapyta? Dziękuję. Czego się nauczył? Nie, no przychodzić do mnie. I teraz masz 27 dzieci. Masz 27 dzieci w klasie i wszystkie będą przychodzić do ciebie przez ty. I masz taką udrękę, że nie wiem, wysiłek. Przychodzi do mnie Krzysiu, pyta, trenerze, gdzie jest stołówka? Krzysiu,
Właśnie też nie wiem, jestem pierwszy raz. Weź Janka i idźcie sprawdzić. Dobra, ty idziemy i tak dalej. Mija rok. Oni w poczuciu zadowolenia, ciekawości poznawczej odkryli siebie. Zrobili przygodę życia, słuchajcie. Rok później przyjeżdżałem na obóz. Pierwsze co? Ty, Janek. Wiadomo, idziemy zobaczyć, gdzie jest Turka. Inna sytuacja, skarżenie. Nauczyciele mają problem ze skarżeniem. Przychodzi uczeń i mówi: proszę pana, bo ona mnie popchnęła. No to trzeba działać. Co ty robisz? Ile razy mam ci mówić, czemu ty mi lekcję rozwałasz? Nie, no nie normalnie, za chwilę jeszcze raz wezmę rodziców. Ostatnio daję ci szansę, właśnie ile mitów i tak dalej. Dlaczego ty, ile razy mam cię prosić, zachowuj się normalnie jak inni. Zobaczcie, dałem porównanie, strach, wszystko i razy i tak dalej. Co sobie myśli uczennica? Co ten gość w ogóle chce? Nawet sytuacji nie widział i tak dalej się czeka. Dalej, o co pójdzie do domu i powie? Mamo, nie wiem czemu, ale dzisiaj pan to w ogóle na mnie się jakoś uwziął, czy co? I naraz na to matka i masz tu problem wokół dziecka, nie? Czego nauczył się uczeń? No, skarżenia, tego, że jego sprawy załatwią inni. I przychodzenia do mnie. Mówię wam, na 1000 dzieci już przerobiliśmy ten wariant. Na 1000. I sytuacja jest taka. Przychodzi do mnie uczeń na skarżenie. Tak, że po mnie poprawa. Co możesz z tym zrobić? Pierwsze pytanie do dziecka. Co możesz z tym zrobić? Wiecie, co dzieci odpowiadają? Ale to nie ja, bo ona. Czyli w ogóle dziecko w tych odczuciach, co malowałem, nie ma jego w tym. No to odpowiadam, pytam drugi raz. Słuchaj, pomyśl, co możesz z tym zrobić. Pójdę je walić. No też mówię wam, no to ja nie wiem, mówię, co dzieci mówią. I nikt nikogo nikt nie walnął. Gdyby poszedł walnąć, to by go nie było u mnie. No bo sprawa by się rozegrała. Zastanów się, powiesz mi, co wybrałeś. Kolejne odesłanie. Zastanów się, powiesz mi, co wybrałeś. Specjalnie go osadzam, żeby powiedział mi później, co wybrał, żeby wrócił. No i zaczyna się teraz znowu kolejna praca. On wraca, zaczyna myśleć, czy ćwiczyć z dziewczynką, czy nie ćwiczyć, czy unikać. Obserwuje, czy siadł z tyłu, czy z przodu, czy siedli obok i już po sprawie, bo może w ogóle sprawy nie było. Pamiętajcie, że dziecko w tym wieku 5-9 lat, ono nie kłamie. Ono fantazjuje. I trzeba się w nim zgodzić, że pewne rzeczy się dzieją. Więc on może wyjść z tej fantazji momentalnie bez naszego wpływu. No i patrzę. I teraz patrzę, nie ma tematu, jest problem rozwiązany. Patrzę, że coś faktycznie było. Że jakiś tam spór leży. Wkładam mediatora, daję zadanie wspólne w trójkach i wychodzą dzieci wyczyszczone. Idą do domu. A jeżeli nie, to ten jeszcze w domu wymyśli, w sensie uczeń. Wymyśli jeszcze, że coś się stało, że tego popchnęło. Czyli mam tego rodzica mam na głowie. Tego rodzica mam na głowie, bo dlaczego ktoś popycha moje dziecko i tak dalej. Mówiłem o Dostojewskim. Zbrodnia i kara. Tylko cała rzecz tej komunikacji ma być odesłanie dziecka do dialogu wewnętrznego. Tylko dialog wewnętrzny może coś zmienić. Nas dziecko oszuka, a siebie nie. Ja uwielbiam, jak mi uczeń skłamie albo coś. Bo wtedy komórka ma odpowiednie działania w komunikacji, że on przychodzi taki dialog wewnętrzny. O, dam przykład, pójdźcie, bo to przykłady najlepiej trafiają. Zajęcia na obozach mamy o 7 rano. Pierwsze, to są zajęcia przy muzyce i tak dalej. Dzieci są na bardzo niskiej objętość treningu 45 minut, bardzo niska intensywność, około 30%. Dziecko uczy dziecko, za chwilę namaluje piramidę właśnie w formie dydaktycznej. No i chłopiec mi nie przyszedł na trening. Nie ukarałem go w żaden sposób. Nie tłumaczyłem mu tak, jak często się tłumaczy. Słuchaj, ten trening to ci jest potrzebny, ten język polski ci jest potrzebny, ta matematyka, historia ci jest potrzebna, bez tego tam nie zdasz matury, później osiągniesz swoich studiów, później nie zarobisz odpowiednich pieniędzy i całe opowiadanie swojego doświadczenia w dziecko, które w ogóle tego nie rozumie, co my mówimy, ale opowiadam. Dalej, kara ostatni, następnym razem, dzisiaj, nie wiem, masz dyżur na stołówce, wszystko jest rozliczeniem. Czyli to, co rysowałem w odczuciach i przeżyciach, to wszystko jest rozliczeniem i zahamowaniem przeżyć. Ja mam puścić dziecko z przeżycia. No i teraz tak. Spotykam się z nim na stołówce. Podchodzę. Lekko go trącam, tak żeby zauważył, że chcę z nim porozmawiać. Siadam. I odchodzę.
5 dni później. Aha, najpierw. Dzień później. Kto jest pierwszy na treningu? Bo w dialogu wewnętrznym on podjął samodzielną zmianę. 5 dni później odbiera go matka. Synuś, leci do mamy. Tuż mamo, jak ci było? Podnosi głowę i mówi, mamo, tylko raz nie przyszedłem na trening. No to jest siła dialogu wewnętrznego. A nie cały czas. Mówiłem zły dotyk, bo trenerzy, sam to robiłem. Tylko popraw, zmień, prosto, cały czas rozwiązanie inne i cały czas. I co się dzieje? Po 3 latach dziecko ma negatywne intencje do nas, a my do dziecka. Dziecko jest przekreślone u nas, dziecko brak przyjemności zawodnika i trenera. Nauczyciela i ucznia, to samo. Dialog wewnętrzny ma ogromną siłę. Opowiem wam historię mojego życia. Byliśmy z chłopakami na jabłkach, miałem 9 lat. Chłopaki starsi, sąsiad wiedział, że byliśmy, po nas gonił. Przygoda życia, mówię wam. Najedliśmy się tych jabłek, to były lata 90. No, tam. No i co to zrobić? Kreacja, nie? No bo to jest okres kreacji. Biorę jabłuszko, nowa elewacja, wielki blok, taki duży blok, no nowa elewacja. Biorę z miłe jabłko i tak. Drugie jabłko. Równo. Trzecie jabłko biorę. Tata podjechał. Tata podjechał. Mówi, Tomek, chodź. Pamiętam, słuchajcie, do dziś, jaka była pogoda, czy było ciepło, w co byłem ubrany, że staliśmy pod gruszą, jakie tata miał auto. Pamiętam wszystko. Co zrobił tata? Jak? Dorysował. To skończymy razem, byłoby wejście w przynależność. Tata powiedział, Tomek, dlaczego to napisałeś? I odszedł. Co zrobił Tomek w dialogu wewnętrznym? Wziął drugie jabłko, zmazał wszystko, równo zamalował, żeby śladu nie było. I do końca życia nie napisałem na ścianie żadnym murze, od kredki po spray, nic. Jednym ruchem załatwił mi całe życie ku dobremu. Bo kto? Ja o tym zdecydowałem. Gdybym mi dał karę, co by się we mnie urodziło? Bunt, opór, niechęć. Niechęć do niego, później niechęć do naszego domu, do rodzeństwa. Zawsze są 4 kroki. Negatywne intencje. Pierwsze zawsze są do osoby w pierwszym kroku. Czyli nie lubimy nauczyciela. Drugie, program nauczyciela. Czyli osoba nauczyciela, program nauczyciela. Później grupa, która jest nauczycielem, czy zespół klasowy. W 4 kroku efekt jest jeden. Albo wyrzucają nauczyciela, albo zabrają dziecko. A wiecie, gdzie to się dzieje najczęściej? W tym, że nie potrafiliśmy uznać racji dziecka i go odesłać. Każde nasze zewnętrzne trzecie narzucenie się prowadzi do konfliktu. Do oporu, do braku chęci współpracy. Bo kluczowy w tej komunikacji uczeń, nauczyciel, trener jest uznanie racji dziecka. Przychodzi do nas, odsyłam go, jak chcesz. Oczywiście reguluje później środowisko wokół niego. To nie, że zostawiam i patrzę. Tu jest bycie pedagogiem. Ale uznanie jego racji. Po to, żeby się pomylił i później przyjdzie drugi raz. Wytłumaczę wam to na jeden przykład. Dziecko, nauczyciel, rodzic. Tu już wiem, jak się komunikować, tak? Wiem. Przychodzi do nas rodzic. Z problemem, tak? Syn się nie uczy i zaczyna się cała historia. Problemy, nie słucha, tylko by w piłkę grał i tak dalej. Co my zaczynamy mówić do rodzica? Co ma poprawić, nie? Czyli więcej nauki, mniej nauki, trochę tego, trochę tamtego. Pewne wskazówki mu dajemy. Wskazówki. Pytanie do was. Jaką mamy gwarancję, że te wskazówki
rodzic wykorzysta względem swojego dzieciaka? To pytanie zadałem już 10 tysiącom ludzi. Wszyscy zgodnie odpowiadamy, że zero. No to czyli rodzic będzie działał dalej wedle swojego planu, który zna i realizuje ze swoich nawyków, wartości i tak dalej, znowu mu nie wyjdzie, czyli dalej problem z dzieckiem będzie, tak? Kogo obwini? No to wujki i cioci, dobra rada. Radźcie dalej wszystkim dookoła. Będziecie tak radzić i będziecie tak cierpieć. Możesz poradzić w momencie, kiedy im nie wyjdzie i przyjdą z poziomu autorytetu do ciebie. Drugi raz. Ale odeślij do dziecka. Niech ci dziecko powie, co się działo. Drogi rodzicu, proszę porozmawiać z Jankiem. Proszę porozmawiać z Kasią. Proszę porozmawiać z Piotrem. Kolejne ogromne ryzyko komunikacji w podjęciu naszych działań. To jest przykładowy profil akurat osoby 16-letniej, czyli młodego człowieka, bo dzieci nie używa się tego raportu na dzieci, ale na potrzeby tak napisaliśmy. To jest 18 kompetencji, może bardziej nie. 18 zachowań, które są w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania? Droga jest bardzo prosta. 51% to natura temperamentu, czyli układ fizjologiczny, jest 8 neurotransmiterów i ich odpowiedni poziom decyduje, jaki mamy temperament. Fizjologia, tu nie, no, pierwiastek ducha też tu jest, ale ogólnie układ neurotransmiterów, przekaźników nerwowych decyduje o naszym temperamencie. 49% to jest nasza osobowość, czyli czy urodziliśmy się i dojrzewaliśmy, mieszkaliśmy w rodzinie wieloosobowej, jednoosobowej, w górach, nad morzem, w Hiszpanii, czy w Polsce i tak dalej. Nawet długość promienia fal słonecznych jest czynnikiem warunkującym osobowość w różnych kwestiach. Wartości rodziny i tak dalej. Suma tego to model zachowania, który można na szczęście zmieniać, kształtować. Lewandowski na przykład miał, to taka szybka ciekawostka. Lewandowski jest profilem gwaranta w takim wskaźniku. Gwarant, który można powiedzieć potrzebuje instrukcji do wykonania i potrzeb tak naprawdę polecenia działania dla innych. Ale to nie jest najlepszy strzelec świata. Najlepszy strzelec świata musi być profilem scorera i musi działać w inny sposób. Decydować o sobie, traktować innych z góry, można powiedzieć. Szybko wchodzić na emocje, szybko z nich schodzić, nie rozpamiętywać tak jak ten. No, to duży obszar, gdybyśmy chcieli o tym rozmawiać. I jego procesem uzupełnienia treningowego było nadbudowanie umiejętności decyzji scorera. Na przykład siatkarz. Siatkarz z tego profilu może być, że po pierwszej nieudanej zagrywce będzie bardzo długo niósł ze sobą tą negatywną myśl. A ten tak naprawdę mówi, dawaj drugi raz. Osobny wykład, ale można na tym pracować. I teraz tu mamy wyrażone modele zachowań. Czy macie dzieci wśród was, które na przykład mają duży poziom egoizmu, czyli działają wtedy, kiedy zostaną zauważone? Czyli on, jak jest zauważony, to chce uczestniczyć, jak nie, to w ogóle stoi na drugim końcu sali. Wczoraj taka dziewczynka była tutaj, to zawsze pierwsza, zawsze to pani żywie śmiech. No tak, duży poziom egoizmu. Czy są dzieci z małym poziomem ochrony siebie, że leci przez korytarz, wszystko jest torem przeszkód i on się nie zastanawia, że tam sobie głowę rozbije. Ale są dzieci bardzo zachowawcze. Gdyby te zachowanie było na 100%, no to jest dziecko, które pobiegnie, zaryzykuj, a on... Zgodzicie się, wycofane. Czy są dzieci na dużym poziomie ekstremizmu? Zawsze chcą więcej, zawsze chcą mocniej, zawsze chcą, wymagają od siebie i innych bardzo dużo. A są takie, co wszystko mają tam, dobra, niech się dzieje. Czy są dzieciaki o, to lubimy w szkole, perfekcjonizm. To tylko jest? Nie obyty. Takie tylko rzeczy.
Perfekcjonizm, czyli robi wszystko wedle instrukcji, wszystko dokładnie, jak te szlaczki maluje, to on tak długo maluje jeden szlaczek, że miałem do malowania trzy, a on już na końcu pierwszego szlaczka powie nie, jeszcze raz. No są takie dzieci, a są takie co, jak szlaczki, no. Krzywo. Krzywo to też prosto. Moc rywalizacji, o. To narzędzie obala mit panujący w polskiej kulturze fizycznej, że dzieci muszą się nauczyć wygrywać. W okresach sensytywnych, od których zacząłem, do 12 roku życia nie ma w ogóle potrzeby rywalizacji. Jest potrzeba uczestnictwa. Ale jest potrzebna rywalizacja. Zobaczcie, jak ja już muszę mówić, że jest i nie jest. Ale jest potrzeba rywalizacji. Ale ze sobą. A nie z innymi. Jeżeli trener Treser, specjalnie użyję mocnego argumentu, trener Treser ze swoją potrzebą rywalizacji w rozgrywkach z innymi nałoży na dzieciaka, który tego nie ma, oczywiście dziecko się ugnie. Dziecko jest tak plastyczne, że ono wykona to wszystko. Że ono będzie rywalizować, bo każe, będzie jeździło nad trawą do końca życia. Bo piękne wartości, które miało do 12 roku życia do zrobienia, przerosły te nienaturalne, w efekcie on będzie później, zamiast współpracować, jesteśmy w firmie, pracujemy, o, nauczyciel to firma. Zacznie się rywalizacja, zacznie się, no, inne negatywne zachowania. Bardzo trzeba tu wiedzieć, jak proces zrobić. My pracujemy w tylu, w sensie, w tylu organizacjach, w rozumieniu takim, że tak wiele podmiotów korzysta z tej wiedzy, budowanie programów, plus najistotniejsze jest budowanie kadry, czyli baz. Dlatego ten program jest, jak ja się cieszę z tego programu, że to nie są, że ktoś wygrał projekt, zrobił kolejne rozgrywki. I naraz okaże się, że Mistrzostwa Polski będziemy mieli U6. Andrzej, Mistrzostwa Polski. 100% by tak poszło. Ale tu my budujemy wartości na całe życie dla tych dzieci. Oczywiście jeszcze nie budujemy, no bo jeszcze jakby dzisiaj cały dzień przed nami, ale dojdziemy i tam. Czy mamy, ciekawe dziecko to, duży poziom agresji. Co my rozumiemy przez agresję? Najczęściej, że ktoś kogoś wali, nie? Tak mówię językiem dziecka. To już jest skutek. Agresja, rozumiana w ten sposób, to jest ochrona siebie w takim rozumieniu, że każdy komunikat w stronę dziecka jest odbijany jako nie atakuj mnie. Obronię się zaraz. Udowodni ci? Nie wiem, się pan. On po prostu odbija nawet dobrą intencję. Druga rzecz to jest konfrontacja. On ma krótki ląd, zapalnik taki, że tylko go dotkniesz i on od razu oddaje. Nie, że się zastanowi. Od razu w drugą stronę. I trzecie to jest konfrontacja. No nieważne, jak jest trzecie. Teraz powiem wam współpracę z takim uczniem. Gdańska szkoła. Dzwonią do mnie. Panie Tomku, czy może pan nas odwiedzić? Ja mówię, co się stało? No Marcel. Ja mówię, a co z Marcelem? Dobry chłopak. No niedobry, niedobry. No to dobra, odwiedzę. Sytuacja Marcela. Trenerzy szczególnie zrozumieją, ale a nauczyciele proszę, żeby się przełożyli na język szkolny. Marcel był najlepszym chłopcem w wieku 12-letnim w województwie pomorskim w koszykówce. 12-letni chłopiec zna zasady, tak czy nie? Gry. Zna, no musi być znać. No i była sytuacja. Grały dzieci 3x3, trenerka wstała i Marcel zrobił kroki. Błąd kroków skutkuje zabraniem piłki. No i trenerka gwizdnęła i zabrała Marcelowi piłkę. Jak myślicie, ochrona siebie, czyli skarbu, którym była piłka i duży poziom konfrontacji, jaka była reakcja Marcela? No właśnie z tym do mnie dzwonili. Jaka była reakcja Marcela? Trener w tarapatach, takich, że się w głowie nie mieści. Ja tylko się dziwię, że tam nie poszły, że nie poszło zdanie, ty stara, taka i taka, się nie znasz. Taki poziom agresji tego dziecka było. No to przychodzę do szkoły i mówię, co się stało? No gwizdnęłam kroki, on tu jazda, później co zrobiliście? No jak to zrobiliśmy? Uwaga, wezwanie rodziców, dyrektora i tak dalej. Ja mówię, to po co do mnie dzwonić? Przecież już wszystko załatwiliście. Jakby przebiegiem klasycznym. To co ja mam wam teraz pomóc? Trzeba było zadzwonić od razu tu stąd. Co zrobić?
No to co zrobić? Nie zagwizdać kroków. Nie zagwizdać kroków. Marcel ustaliliśmy. Zna zasady. Przyglądać się Marcelowi przez cały tydzień. Przesadzam, że przyglądać się i tak dalej, ale obserwować jego zachowanie. Po tygodniu, nie wiem po tygodniu, może na następny dzień, to już znowu sztuka bycia pedagogiem. Załóżmy, że po kilku dniach. Patrzę, Marcel przyszedł na te zajęcia, patrzę. O, w dobrym humorze, wszystko, rozmawia z kolegami, uśmiechnięty. Jest gotowy przyjąć informację, bez dobrych emocji. Podchodzę do Marcela i mówię, ty Marcel, jedna sprawa mi nie daje spokoju. Tam raz w torku, co robiliśmy, tam zrobiłeś te kroki? No wie pani, no ale tak graliśmy szybko i w ogóle, no zrobiłem, ale... Ty co zrobił? Sam się przyznał. Sam się zmienił. I wiecie, co to da? Marcel, to następnym razem to ja ci oddam, żebyś sędziował. Co zrobi Marcel? Wyegzekwuje kroki u wszystkich. Będzie królem tego przepisu. Będzie tak wszystkich pilnował, żeby tylko czy co robi, realizuje program nauczyciela. Miałem problem z chłopakiem. Zawsze jak, to dla trenera, zawsze jak dostawał piłkę, to robił kozioł. Przez to, że trwał ten kozioł, zanim podniósł piłkę, podniósł głowę, oczywiście miał szybciej głowę podnosić, to trwało 2 sekundy. Przez 2 sekundy mój zawodnik skrzydłowy przebiegał 5 metrów. Mówię, Filip, dla nas to jest problem, bo przez to, że ty robisz kozioł, gość biegnie 5 metrów, tracimy 10 szybkich ataków w grze, nie zdobywamy odpowiedniej ilości punktów, które moglibyśmy, gdybyś nie zrobił kozła. Nie, trenerze, ja nie robię kozła. Gość 11 razy w meczu robi kozioł zamiast podać. Nie robi, nie? Ja mówię, Filip, robisz kozioł, no wybacz, no znam się na tym, więc wiem. Znowu. Nie robię. Filip, tu jest, nagrałem, zobacz. Nie, trenerze. Źle nagrano, to nie ja. I tak się z nim siłuje. On jeszcze duża obrona swojej autonomii i wygrał ten pojedynek, no. Był uczestnikiem Mistrzostw Europy, a ode mnie odszedł. Doprowadziło się, no. W sensie, że ta jego wartość. Co musiałem zrobić? W następnym meczu Filip nie grał. Tam chory przeziębiony był, ale pojechał na mecz. Mówię, ty Filip, będziemy pisać w tym meczu tak. Ilość obron 1-1, ilość minięć 1-1 wygranych pojedynków. I słuchaj, pisz jak ktoś z nas zrobi kozioł zamiast podać, nie? Filip wchodzi do szatni, co wy robicie? Co wy robicie? Grucha, 6 razy mi nie dałeś podania. Zrobiłeś kozioł. Nas dziecko oszuka. A siebie nie. Piramida dydaktyczna. Ciekawe, czy się z tym zgodzicie. 5% wykład. To jest efekt uczenia się. 10% czytanie. 15% prezentacja audiowizualna. 50% praktyka własna. 95% uczenie innych. Wiecie, skąd ja te wszystkie rzeczy znam? Tak można powiedzieć, ale ten Tomek fajnie mówi. No bo uczę innych. Dlaczego wy znacie swoje programy i swój warsztat i swój fach doskonale? Bo od iluś lat uczycie innych. Tylko dzieci się nie uczą, tylko są uczone. Tylko dzieci są uczone. Czyli skuteczność, wydajność naszej pracy to jest 5, 10, czasami coś więcej. Dochodzimy w tych rejestrach, pracujemy. Marta wam pokaże praktykę, w której dziecko cały czas jest w praktyce własnej i cały czas jest w nauczaniu innych. To się trochę trudniej uda, no bo trzeba stworzyć środowisko i dziecko musisz poczuć swoje środowisko, więc druga lekcja by to jeszcze mocniej wyraziła. Czyli tu. To jest skuteczne. Kto to wymyślił? Albo istotniejsze jest, wymyślił to Dale. Nie wiem, jaki narodowość. Rok. Kto chce strzelić? W którym roku to było wiadomo? To uczmy dalej.
Taka sytuacja. Krótko jeszcze. Tu. Agresję lubiliśmy. Uczestnictwo z innymi. Są dzieciaki. O, kolejny stereotyp, że dzieci muszą się dobrze bawić na zajęciach. No ale co, jak moje dziecko przyjdzie do domu i powie: tato, mamo, my znowu tylko się bawiliśmy. No bo u niego enjoyment, u niego uczestnictwo z innymi jest na małym poziomie, ale perfekcjonizm u niego albo skupienie na celach jest u niego duże. No i co? Już lekcja nie trafiona. Już nie przyjął. Bo za długo się bawiliśmy na WF-ie czy ogólnie. Są dzieci, co się lubią bawić, są dzieci, co lubią rywalizować. Czyli wychodzi na to, że to 18 dziecko ma duży poziom, chce rywalizować, chce się sprawdzać w taki sposób. Dotykam to cały czas. I uczestnictwo z innymi druga rzecz. Adam Małysz, motywacja z porażki. Nie, nie jest tylko motywacja z interaktywnej. Większość urządzeń do kultury fizycznej, do sprawności, od piłek i rzutu do kosza, strzału do bramki, chwytu piłki, uczy wychodzenia z porażek. Są dzieci, co dwa razy nie trafi do kosza i powie: nie, nie trzeba. A są takie, co będą próbować do końca. Małysz, w wywiadzie trenera Małysza był: nie lubiłem treningu z Adamem, bo on zawsze chciał zrobić jeszcze raz. Zawsze chciał zrobić, żeby było dobrze. I motywacja sprawia, że jak mu nie wyszło, to próbował drugi raz. To znowu łączenie w parę. Dziecko, które ma dużą poziom tej kompetencji czy zachowania, łączy z dzieckiem, które ma małe. Cały czas to reguluje tym środowiskiem wokół dzieci. Tylko muszę je widzieć najpierw. A żeby zobaczyć dzieci, to zobaczycie też w kwestii perspektywy. Są dzieci, które lubią się przygotowywać, odrabiają pracę domową na dzień przed, albo na tydzień przed, albo już pytają, co będzie za tydzień, bo chcą się przygotować. A są dzieci, co robią klasycznie na pokładzie ostatniej minuty przed lekcją. Są dzieci, które mają duży poziom optymizmu, że po prostu moc zaufania musi być. Że jak się na coś umówiliśmy, to jest umówione, że musi być czas na przerwę, za dużo roboty to niekoniecznie dobrze. Także w ogóle my sami tacy jesteśmy. Więc jak chcecie sobie zrobić zdjęcie, a zresztą macie tam w materiałach, to powiedzcie sobie w tych obszarach, gdzie wy się znajdujecie. Bardzo to pomoże tak naprawdę w dostosowaniu swojego środowiska pracy. W zrozumieniu. Wychodzi na to, że trener, który ma dużą moc rywalizacji, dużą ekstremizm, przekracza granicę, ciągle chce od uczniów więcej, trochę jest agresywny, będzie inaczej prowadził zajęcia niż nauczyciel otwarty, towarzyski, uczestniczący, z dużą inteligencją emocjonalną, który rozumie dzieci innych. No i teraz jesteśmy tu. Jaka jest struktura lekcji w ogóle? Ostatnio spędziłem 48 godzin w szkole sportowej w Tychach z całą kadrą pedagogiczną. Pytałem, jaka jest struktura lekcji. Trochę wiedzieli. Na poziomie 10% jakby wiedza użyteczna. Dwa obszary chcę wam pokazać, bo teraz już zamykam współczesną pedagogikę, wprowadzam do układu Marty. A tak naprawdę będziecie mieli nas przez 4 lata w całym projekcie, na przykład na dyżurach, że rzucam o 17 w środę, zawsze możecie na Zoomie wejść i pogadać z Tomkiem, czy w tym obszarze współczesnej pedagogiki mocniej, czy w układzie praktyki trenerskiej, nauczycielskiej, we wszystkich przedmiotach. Im więcej, tym lepiej i tak dalej. Raz będę Marta, raz będę ja i tak będziemy non-stop dla waszych usług. Plus te wizyty wsparcia, których nie ma. Dziecko z lekcji na lekcję, wiecie, ile zapamiętuje? 17%. Dlatego my nigdy nie nauczyliśmy się tego angielskiego do końca dobrze, mimo że ja się uczę 30 parę lat. 20 lat angielskiego i 0 efektu. Jeszcze jedną rzecz wam muszę pokazać, zanim to. Często jesteśmy na halach takich dużych jak tu, no i ćwiczą dwie klasy. Tu jest 50 dzieci, no bo po 26 czy po 25. Tu jest 5 rzędów. I dzieci robią jakiś tam bieg do pachołka i tak dalej. Czyli wychodzi na to, że tak, dziecko biegnie 15 metrów, tam i z powrotem, czyli biegnie 30 metrów. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, przełączyłem się w tryb trenerski i sportu. 30 metrów to jest jego objętość pracy. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód,
No to on to pokonuje w 8 sekund, czyli to jest jego intensywność. Intensywność wynosi, znaczy to też jest objętość, intensywność wynosi 95-100%. Jeżeli dołożyłby mu jakieś tam kikoki, no to wiadomo, że intensywność spadnie do 60%, czas wydłuży się do na przykład 16-20 sekund. Suma tego, znaczy odpoczynek, jak jest 10 dzieci w rzędzie, czy 11, no to jest jeden wysiłek do 10 odpoczynków. Tak? Znaczy, no, zaufajcie, że tak. To da się wybronić treningiem sprinterskim, więc też tak można popracować w odpowiednim wieku i da to efekt. Ale chodzi o coś innego. Zapotrzebowanie dziecka na ruch to jest 4 godziny dziennie. 4 godziny dziennie. My mieliśmy to na podwórku. Nie chcieliśmy wrócić, a nawet 6 i 8 godzin było potrzebne. Trzepak to było miejsce kształtowania kompetencji społecznych. Ryzyka, odpowiedzialności, kto do czego fikołka zrobił i tak dalej. Poza tym budowanie relacji. Bujamy się we dwóch, jeden w drugą, drugi w drugą, w jedną. No cuda na trzepaku się było, to się robiło. Ile trwa lekcja? Mówię w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, ta 45-minutowa. Czasu netto ile jest? 40 minut? Przebranie, no, gdyby tak było, to jeszcze też jest dobrze. 40 minut. Dziecko ćwiczy, akurat lekcja dotycząca wyścigu rzędów. Ja chcę wam pokazać pewien kontrast. Wiadomo, że się nie robi długo wyścigu rzędów, ale pewien kontrast. Czyli dziecko ćwiczyło 1 na 10, czyli ile dziecko ćwiczyło? 4 minuty. Tyle ćwiczyło w trakcie lekcji. Oczywiście ono to przeżywało, czasami się nudziło, różne kompetencje, w zależności jakie było dziecko, różnie to otrzymało. Dziecko jest, można powiedzieć, wychowaniem fizycznym od 7 do 17 roku życia. 19, 12 lat, ale przyjmijmy, że 10, żeby ładnie się liczyło. Dziecko jest w aktywności fizycznej 10 lat. No a ile jest faktycznie? Rok. No bo jeżeli tu ćwiczy z 40-minutowej lekcji 4 minuty, to w skali makro z 10 lat będzie ćwiczył rok. No to mamy rok stracone w układzie kształtowania kompetencji społecznych, kształtowanie kapitału fizjologicznego, czyli zdrowia społecznego tego dziecka, kształtowanie inteligencji emocjonalnej i wszystkich właśnie z tym związanych działań. No ten przykład boli. Wracam tu. Dla wiedzy ogólnej. Początek lekcji około 20% czasu powinno zawierać się lekcja wyrównawcza druga, czyli temat, który był dwie lekcje wcześniej, ten tu, nie? Czyli przedwczoraj. 20% powinien być wyrównawcza pierwsza, czyli to, co było wczoraj. 50% lekcji powinno być normą w układzie tematu głównego integralnego. Co zostało na 10%, jak myślicie? No, głośno. Progres. To, co będzie jutro. 10 minut, jutro, to jutro i to. W efekcie to, co było jutro, czym będzie? Normą. To, co było normą, daje sobie ostatni szlif. To, co daje, to, co było przedwczoraj, daje sobie ostatni szlif. Czy można powiedzieć, 4 razy to samo robię, bo w procesie zapamiętywania najważniejsze jest zapominanie. Nie da rady się nauczyć czegoś na raz, ani ukończyć projektu na raz, ale na ileś razy? Jest to bardzo proste. Chcemy wam coś pokazać. Od 2018 roku na bazie doświadczeń 30-letnich profesora, na bazie wieloletnich, tam nastoletnich moich, próbowaliśmy z dziećmi zrobić wszystko. Więcej się bawiliśmy, coś tam nam nie grało. Więcej graliśmy, coś tam nam nie grało. Rezygnowaliśmy z jednego i z drugiego, coś tam nam nie grało, czyli więcej ćwiczeń było i tak dalej. Przyszedł dzień, w którym zagrało. Zagrało tak mocno, że dzieci były w aktywności psychologicznej tak mocnej, że po tygodniu pobytu na obozie dziecka matka do mnie dzwoni, co pan zrobił z moim synem? No, tłumacz się teraz, człowiek. Co pan zrobił z moim synem? Ja mówię, powiem pani, jaka jest sytuacja. On wrócił inny niż go wysłałam. Słucham dalej. Okna zaczął myć. Ja mówię, pani się nie dziwi, kochana, bo dzieciak w domu nie ma takich bodźców, jak miał u nas. Był w ogromnej aktywności psychologicznej, w 6 godzinach zajęć treningowych dziennie, nie treningach, tylko lekcjach treningowych, plus drugie tyle miał aktywności
czy to komunikacyjnych, czy społecznych, czy tam jakichś indywidualnych w Dzienniku Młodych Talentów. Pani się nie dziwi, że on już nie jest w stanie siedzieć w miejscu, oglądać tableta, oglądać telewizor, wziął się chłop za okna. Perfekcie. Co wam proponuję? Lekcję treningową podzielić na trzy fazy. Aha, jak już to dobrze zmierzyliśmy, okazało się, że otrzymaliśmy dwa tematy. Pierwszy temat to jest europejskie odkrycie naukowe w obszarze teorii treningu z połączeniem z układem nerwowym. Czyli można powiedzieć, zrobiliśmy formułę zamienienia stali w złoto. Tak, parafrazując. I dodatkowo dostaliśmy razem z profesorem tytuły honorowych profesorów Akademii Nauk Przyrodniczych w Hanowerze. Takie dostojeństwa otrzymaliśmy. A zrobiliśmy jedną prostą rzecz. Szukaliśmy rozwiązania, bo każdy z was jest naukowcem. Bo nauka to jest przede wszystkim obserwacja. Ludzie od zawsze najpierw patrzyli w gwiazdy, najpierw coś musieli widzieć. Nawet lejąc urodzinowego drinka, pewne rzeczy obserwujemy. Jak nalejemy czegoś więcej, czegoś mniej, no to widzimy, że jest zmiana koloru albo coś. A później jest parametr. Później nam to wstydzi, że parametr. Ile ma to mocy w sobie, albo coś innego. Nie wiem, może widzieliście, jak ktoś taki eksperyment robi. Więc tak wygląda sytuacja. No i my stworzyliśmy taką formułę. 10 minut czasu poświęcamy na formę ćwiczeń, ogólnie ujmując, bo zagłębić się to należało bardzo mocno, ale nie o to chodzi. Można powiedzieć obwód techniczny składający się z ćwiczeń. Tak wygląda 10 minut. Dlaczego 10 minut? Ano dlatego, że 9 minut to jest maksymalny czas utrzymania dziecka jego umysłu w jednym środowisku w układzie koncentracji. Oczywiście na siłę to on wytrzyma 45 minut, nie ma problemu. 10 minut jest optymalnie, czyli 1 minuta jest brutto na przegadanie, 9 minut to jest ten ideal wynikający z badań. Kolejne 10 minut te same umiejętności albo ten ich charakter przenosimy do innego środowiska, do środowiska doskonalenia. Czyli na przykład te umiejętności łączymy ze sobą w różnych układach. Na przykład do tych umiejętności dokładamy inną umiejętność. Wokół tej umiejętności budujemy grupy, dwójki, trójki, czwórki, ale kluczem jest dołożenie ładunku emocjonalnego. Czyli ładunek emocjonalny wzbogaca tą formę, w której go nie było. Czyli można powiedzieć, dziecko uczy się tutaj liter, a tu już się nimi bawi. Dlatego formą nauczania w pewnym sensie nie są gry i zabawy. No bo gdybyśmy się ścigali, albo ja bym przed kimś uciekał pisząc literki, no to te literki napiszę niestarannie, prawda? Więc do tego wszystkiego jest potrzebna nam odpowiednia komunikacja i układ wpływu trenerskiego, nauczycielskiego. Ja naprawdę mówię, że tylko tyle, że słońce jest żółte. Bo tu jest wiele namiętności naszych tam trenerskich i nauczycielskich. Kolejna faza to jest faza trenowania lub fragmentów gry. I tu potrzebujemy pewnych zmiennych, znowu innego środowiska. Środowiska, w którym albo policzymy intensywność, czyli jak dziecko będzie mocno ćwiczyło, jak długo będzie ćwiczyło i jak długo będzie odpoczywało. Te trzy zmienne decydują o tym środowisku. I takie przejście 30-minutowego cyklu kończy lekcję. Jeżeli trening jest dłuższy, bo na przykład 60 minut, jeżeli jest 90, to się dokładnie to powtarza, ale na wyższym poziomie, czyli na przykład dokładam jakieś ćwiczenia, daję, dokładam zmiany, dokładam gry. Zgodzę się ze wszystkimi, że dzieci nie damy rady zagrać w przedszkolu. Nie damy rady zagrać. Bo najczęściej my gramy w układ gier właściwych. Czyli dajemy prawie pełną grę, przesadzam, ale dajemy prawie wszystkie zasady gry zawodowej, mistrzostwa świata, robimy na dzieciach. Ale dzieci nie są w stanie przyjąć tej zmienności, tych zasad i tak dalej. Więc, żeby grać, trzeba zrobić gry uproszczone z jedną zasadą, czyli to tylko ma trochę przypominać tą grę właściwą, albo gry zadaniowe, czyli też uprościć i dać jedno małe zadanie do zrealizowania przez dziecko. Czasami scenariusze gier to są już gry na odczuciach i tak dalej, nie na dzisiaj, ale fantastyczny efekt. Czyli te gry też mają swój inny charakter i tu te wszystkie formy mamy wypisane.
Czyli celem jest w nauczaniu zdobyć umiejętność, w doskonaleniu rozwijać ją w środowisku decyzji, przewidywania, antycypacji czy kreacji, a później wykorzystanie tej umiejętności z początku. Za tą formułę dostaliśmy odkreślonką. Oczywiście to jest tylko fundament tego, ale nie szkodzi. No, inaczej, za to byśmy nie dostali. Musiało coś jeszcze być dołożone. No to dołożyliśmy. Okazuje się, że w fazie nauczania, w tych ćwiczeniach, Marta zrobi po prostu 5 ćwiczeń przez 10 minut, będzie robiła 5 ćwiczeń. Okaże się, że umysł w dużej mierze pracuje lateralnie. Prawa, lewa, półkula. Czyli dziecko wyobraża sobie, wizualizuje pewne rzeczy i wykonuje ćwiczenia albo wykonuje ćwiczenia samo, albo wydaje polecenie. Koniec. Tak pracuje mózg. W fazie doskonalenia, czyli tych ćwiczeniach, gdzie już jest ładunek emocjonalny, że działam w innym środowisku, że działam we współpracach, działam w kompetencjach i tak dalej, mózg zaczyna pracować, to się nazywa centrowanie. Centrowanie, czyli zaczyna pracować z tego percepcyjnie z przodu, to co widzi i podejmuje decyzje, intuicyjnie, że jak mnie ktoś goni, no to muszę intuicyjnie się zachować. Czyli mózg się rozwija, nie rozwija, rozgrzewa w ten sposób. W grach, kiedy dwie fale idą koło siebie, fala koncentracji i fala intensywności, ale tu jest potrzebny duży odpoczynek, żeby to zadziałało, rozgrzewa się mózg, przechodzi do ostatniej fazy centrowania mózgu, centralizacji. Czyli pracuje lewa, prawa, przód, tył, góra, dół. Czyli cały mózg jest zaangażowany. W efekcie następuje próg pobudzenia psychomotorycznego. Stan najwyższej gotowości sportowej, wymieniam sportowej, stan najwyższej gotowości do działania, w którym nie ma kontuzji, nie ma urazów. Dziecko nie wie, ile czasu trwała lekcja i tak dalej. Nauczyciel to samo. Wczoraj Marta nie wiedziała, że 50 minut robi. Ja wołam Martę, a Marta w ogóle myślami gdzie indziej. Gdzie? No w lekcji treningowej. Tak skupiony. Zobaczycie, nie chcę mówić, co zobaczycie. Sami zobaczycie. A wniosek będzie duży. No i w efekcie na to wszystko jeszcze kluczem jest włożenie kompetencji społecznych 12 z programu. 12 kompetencji z programu realizowane nadrzędnie nad programem sprawności, nad programem szkolnym. Jeszcze jedno zdanie, bo już mam precyzję. Kiedy dziecko można pochwalić? Wracam do współczesnego zegara. Już Marta wprowadzona. Kiedy dziecko można pochwalić? Zawsze. Inne pomysły? Dziecko coś dobrze zrobiło, ma odczucie zadowolenia z siebie, nie? Chciałoby to przeżyć, a wy mówicie, że zawsze. I ucinam przeżycia. W konsekwencji dziecko staje się ofiarą pochlebstw, opinii i robi już coś za coś i tak dalej, i tak dalej. Ile razy ja krzyknąłem do dziecka, rzucił kosz, trafił, krzyknąłem brawo Jasiu. Ale to nie koniec. Brawo Jasiu, widzisz jak cię nauczyłem? Dzisiaj jestem mądrzejszy. Jasiu rzucił kosza, ja odwracam głowę. On mówi, trener widział? Co widziałem? No kosza rzuciłem. Nie, jak go rzuciłeś? I mi zaczyna opowiadać. I zaczyna przeżywać. I opowiada mi drugi raz. A wie trener, co następnym razem zrobimy to inaczej, zrobimy to lepiej. Wymyśla już sobie i tak dalej. Czyli urasta. Urasta. Dziecko namalowało obrazek. Pyta mamy, ładny? Co mama powie? Ładny. Czego dziecko się nauczyło? Że wszystko, co namaluje, będzie ładne, nie? I do końca życia jest księżniczką, jest to, jest tamto i nie widzi siebie. Poza tym nie ma szczęścia. Znaczy nie ma szczęścia w takim rozumie, że nie poznaje prawdy o sobie. Pytanie pierwsze. Matki. Nie, mój sześciak mnie pyta. Wujek, zobacz, co namalowałem.
opowiedz mi, co namalowałeś. I on mówi tak, wujek, tu jest słońce, tu są góry i tak dalej. A moje pierwotne działanie z tym krzesiakiem było takie, no, Franek, ale namalowałeś krokodyla. Wujek, to są góry, nie krokodyl. Teraz to jest krokodyl i namaluję w kreacji krokodyla dopiero. Jaki błąd poznawczy, to co on widzi i to co ja widzę, więc nie ryzykuj pomyłku. Zapytaj, opowiedz mi o tym, co malowałeś. Jak myślisz? Dalej, cenię to, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłaś. Tam do dziewczyny. Widzę, co namalowałaś. Dalej, wystarczyłoby podejść do dziecka. Dziecko maluje zainteresowane. Mówi, mama, patrz. A mama podchodzi, cały z czoło i odchodzi. Co robi dalej dziecko? No, co robi dalej dziecko? Dalej maluje. Jeszcze głębiej oddana, jeszcze bardziej przekonana. Pochwała przerywa proces dalszego działania. Dam wam przykład. Badanie też amerykańskie. 200 dzieci, grupa A, 200 dzieci, grupa B. Proste testy z matematyki. Grupa A. Tu są wyniki. Wszyscy zrobi się na 99%. Świetnie. Wszyscy się świetnie. No, fantastycznie. Brawo dla was, brawo dla waszych rodziców. Cudownie. Chwalę zawsze. Wybitne pokolenie. No cuda. Nie było takiego drugiego pokolenia. Grupa B. Wszyscy widzieli wyniki? Uwaga, test drugi. 95% dzieci nie podjęło drugiego działania w wyniku utrzymania iluzorycznej oceny tej zewnętrznego poczucia wartości. Nie chciało drugi raz, bo się bało, że to straci. Wszyscy poczuli się super. Chcieli to duplikować, powtarzać, uczyć się drugi raz. 95% dzieci podjęło drugie działanie, drugie testy i tak dalej, bo chcieli ponownie odczuć tą motywację wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Dziecko skacze na tapczanie. Mamusia bije bramę. Co robi dziecko? Przestaje skakać albo spada. Mamusia, poczekaj na chwilę. Dzieciak zrobi jeszcze dwa fikołki, dwa przewroty, tam coś salto i tak dalej, zejdzie z łóżka, spojrzy na mamę i powie, i spojrzy na mamę, a mama wtedy powie. Nic nie powie. A powinna powiedzieć, odesłać, bo zrób to drugi raz. I młody drugi raz, i tak dalej, i tak dalej. Dziecko wolno chwalić wtedy, kiedy tego oczekuje. Jak spojrzy na ciebie, jak cię przywoła, jak poczuje, że potrzebuje wsparcia. A nie takie chwalenie bez sensu. Wszystko super i później przychodzi prawda. I szukamy tej iluzji. Samo pochwała. Pozwólmy dzieciom się chwalić. Życzę wam smacznej kawy i przemyśleń.